dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Izabela Dab, czyli Craft Iza. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie z serii. I teraz trudno jest mi powiedzieć, czy to będzie seria dwóch czy trzech części. Mam zaplanowane, zdaje się, trzy. Czyli to oznacza, że no, część rzeczy, jeśli zechcecie zrobić taką pracę, jaką ja przygotowałam na te inspiracje, no to część tych rzeczy będziecie musieli zrobić po prostu w domu, w sensie sami. Dzisiejszą inspiracją jest kalendarz adwentowy. Ja przygotowałam swój z kolekcji Craft O'Clock Christmas Everywhere, jeśli mnie nie myli pamięć co do nazwy kolekcji. Tak, Christmas Everywhere. No i to jest taka kolekcja standardowo bożonarodzeniowa. Standardowo, czyli kolekcja utrzymana w kolorystyce standardowego Bożego Narodzenia, czyli brązy, czerwienie i zielenie. I teraz albo ja już wykorzystałam na coś tą kratkę, albo jej nie było w tej kolekcji. Bo bardzo namiętnie jej szukam, ale chyba ją wykorzystałam, bo pamiętam, że cięłam te nutki, tylko nie mogę skojarzyć, do czego ja to mogłam wykorzystać. Może po prostu w jakiejś innej pracy to wykorzystałam. No bo ja wiadomo, że jak listopad, no to parę rzeczy już świątecznych wpadło. Wpadła też już pierwsza inspiracja na kartkę świąteczną z serii Tutoriale Izuni. Ona będzie tutaj podlinkowana na końcu w tych, wiecie, kafelkach na końcu filmu. Ale wracając do kolekcji. To jest to, co mi zostało z kolekcji Christmas Everywhere po zrobieniu tego kalendarza. Czyli zostały mi dwa paski. Trzy takie paski. Oraz jedna strona cała, czyli ta taka brązowo-beżowa. Ta kolekcja jest moim zdaniem obłędna. Bardzo mi się podoba, bo podoba mi się ta kolorystyka. Ja lubię święta w takim klimacie świątecznym, czyli dla mnie czerwienie, zielenie, czy nawet takie bordo i zieleń, to jest absolutnie, absolutnie fajny zestaw kolorystyczny. Ja się w tym odnajduję. No i wiecie, no podoba się to dla mnie, jak mawia klasyk. Kolekcja, nie powiedziałam na początku, Christmas Everywhere, to powiedziałam. Jest to kolekcja Craft O'Clock i zaprojektowała ją Renia Ludwińska. Na okładce z drugiej strony, to też tam mignęło przez chwilę, jest taki zestaw takich kółek. I my z tymi kółkami będziemy też pracować. Ja sobie dwa co prawda wycięłam, ale tam jeszcze sporo tych kółek zostało. Więc tego, że tak powiem, nawet jeśli komuś się wydaje, że to jest trudne do użycia albo niepotrzebne, no nie ma pewnie takich osób, ale gdyby się znalazły, to nie wyrzucajcie. W kolejnych tygodniach pojawi się inspiracja na użycie tych kółek. Po prostu zrobimy sobie z nich kartkę bożonarodzeniową. No dobrze. A dzisiejszą inspiracją, tak jak powiedziałam, jest kalendarz adwentowy. No i ja swój kalendarz jeden mam. Tak on wygląda. To jest duża praca. I ja zachęcam do utrzymania tej wielkości pracy. No bo tam w środku muszą się zmieścić 24 pudełka. Więc on u mnie ma szerokości 8,1 cala. To okładka, tak? A wysokość jest 11,3. Grzbiet ma jednocalowy, nawet jeden i u mnie 1,1, gdyż ponieważ ja zrobiłam sobie taki, wiecie, taki dodatkowy ząbek, o dodatkową 1,8 zrobiłam tą okładkę większą, żeby mi się tutaj wszystko dobrze zamykało, żeby nic nie odstawało, żebym po włożeniu nawet do środka tych moich tam drobnych prezencików miała jeszcze miejsce, żeby to się ładnie zamknęło. No i kalendarz będzie zamykany na wstążkę,
U mnie to jest taka wstążka lniana. Ja ją kupiłam chyba, tylko patrzę, że nie przepaliłam. Ja ją kupiłam chyba w Tedim albo w Aksjonie, ale wydaje mi się, że w Tedim, ale rok temu. Tą wstążkę trzeba tutaj na końcu przypalić delikatnie, żeby się nie siepała. I tylko na końcach tej wstążki, na całej długości nie potrzeba tego robić. Oczywiście nie wsadzamy tego do ognia, tylko delikatnie zbliżamy, żeby nam się to opaliło i po prostu nie siepało. Na okładce wykorzystałam właśnie jedno z tych kółek. Z drugiego tego wyciętego kółka, które mi się przesunęło na wykrojnikach i niezbyt dobrze się wycięła, niezbyt dobrze się wycięło, wycięłam sobie te dzwonki. Odcięłam je po prostu i przykleiłam tutaj na tekturkę. Wycięłam bez ramki, żeby mi się nie odcinały, i przykleiłam tutaj na tą tekturkę, tworząc taki trójwymiar z tymi, które były nadrukowane na papierze. Natomiast tutaj pod tym kołem jest oczywiście ten renifer. On też był tutaj na papierze, więc wycięłam sobie to koło z tym reniferem, przykleiłam na podniesieniu, na podbiciu, a tutaj dodałam jeszcze dwa takie superaśne dzwoneczki i tego pierniczka. I to jest wszystko, co przygotowałam na okładkę. Wiecie, moje kalendarze, bo ja będę robić na inspiracji inny kalendarz z innej kolekcji, ale do tego dojdziemy. Moje kalendarze są przeznaczone dla moich dzieci. No, moje dzieci nie mają już po 3 lata, ale kalendarze adwentowe lubią, więc one nie mogą być ani jakoś tam strasznie przestrzenne, ani strasznie udekorowane. Po prostu mają być cyferki i oni będą sobie tam wyciągać różne rzeczy z tych pudełek. No już raz już otworzyłam, ale otwórzmy raz jeszcze. Z tej strony mamy okładkę. Tutaj nic się, że tak powiem, nie dzieje. No jest to po prostu okładka zamykająca kalendarz, tak? Natomiast z tej strony mamy te moje pudełka, mniej lub bardziej dopasowane. Jak wiecie, u mnie z widzeniem przestrzennym jest kiepsko. Więc ja sobie ten kalendarz rozrysowałam. No i do końca powiem Wam, że nie wiem, co mi nie pyknęło, ale tutaj na dole musiałam już trochę zakombinować z tymi pudełkami, ponieważ w żadnym razie nie chciało mi się tutaj zmieścić pudełka 2 na 1 cal i 1 i 1 druga na 1 cal. No i tutaj te akurat zrobiłam tak, jak być powinno. Tylko one powinny być na 3 cale, czyli powinny dojść tutaj do końca. Natomiast są na 1,5, jeśli się nie mylę. Na 2. A powinny być na 2,5, a według rysunku na 3. Więc ja ten rysunek robiłam no, na podstawie kartki A4, tak? No bo bazą, jakby całą bazą tego kalendarza adwentowego jest kartka, no to już mi spadł oczywiście, nie? No bo przecież jakby to było, żeby mi coś nie spadło, nie? I tu się widzę wgiął troszkę, no ale to spróbuję to od środka wyprostować jeszcze. Więc bazą tego kalendarza jest kartka A4, tak? Tutaj sobie okleiłam na czerwono z taką dość dużą ramką. No i tutaj w środku mam te moje pudełeczka. No i teraz ja robiłam, tak jak mówię, wszystkie te wycinanki i odmierzanie i opisywanie tego kalendarza adwentowego na podstawie kartki A4. Już Wam to pokazuję, tylko oderwę ten grzek. Na podstawie kartki A4, tylko że w mojej kartce szerokość tego, wiecie, tych boków miała 3/4 cala, a u mnie ma cal. Czyli zabrałam po 1/4 z szerokości i z wysokości. No to zabrałam pół cala, dlatego no tutaj mi tego pół cala zabrakło i musiałam sobie zakombinować tymi małymi tutaj paseczkami, pudełeczkami półcalowymi.
Ale gdybym zrobiła to na 3 czwarte, tak jak zamierzałam na początku, no to wyszłoby to trochę inaczej. Znaczy bardziej wyszłoby to tak, jak jest rozrysowane na tym rysunku, niż jak jest zrobione fizycznie. Ale no, nie ma co tutaj, że tak powiem, ryczyć z tego powodu, ponieważ i tak uważam, że te pudełka wyszły świetnie. No i teraz to pudełko ciemne to będzie numer 24. No a teraz tutaj dodam tylko numerki. Nie mam ich wydrukowanych. Nie mam ich wydrukowanych, a że tak powiem, zapomniałam. Więc już no, nie będę się teraz wykupiać, ale pudełek jest, mam nadzieję, 24. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22. No teraz mi wychodzi 25. No, nie wierzę. Dobra, rzędami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Brawo, ja. Jedna rzecz, jeszcze też patrzę, że mi tutaj niekoniecznie pykła. No, a mianowicie gdzieś mi musiało zjechać bigowanie i to oto pudełko, które miało mieć cal. Ma cal i 1/8. W związku z tym nie mogę go wstawić tak poziomo, ale muszę go wstawić pionowo. No i on mi tutaj o tą 1/8 odstaje. Ale ponieważ moja okładka miała 1/8 wyżej, no to wszystko mi się elegancko zamyka i wszystko jest w porządku. No i tak wygląda moja propozycja tego kalendarza. Tutaj dołożyłam taką wstążeczkę, żeby można było podnieść pierwsze pudełko, bo one tutaj siedzą naprawdę ciasno, tak? One tutaj nie mają za dużo miejsca. No więc tutaj dołożyłam tą wstążeczkę, żeby można było to pudełko wyjąć. No i wtedy już każde następne będzie można łatwo podnieść, poruszyć. No i moje pudełka oczywiście są niezamknięte z jednej strony, one nie są oklejone ze wszystkich stron, bo to szkoda papieru. One są otwarte. No i teraz tutaj do tych pudełeczek wejdą jakieś tam małe upominki. No i teraz trochę chyba jednak chciałabym zmodyfikować te pudełka, chociaż może nie, może niech tak zostaną. Trudno będzie włożyć coś na przykład tutaj, tak? No tu będzie coś trudno włożyć, no bo tutaj to wiecie, co ja mogę tu włożyć. No. Nie wiem, no może mogę tu włożyć cukierka jakiegoś niedużego. Bo te półcelowe, no to one są naprawdę, naprawdę małe. Te półcelowe, one już nie są takie. No co tu jest? Ach! No pięknie, Iza, naprawdę, no bardzo Ci to dobrze wyszło. Zrobiłam sobie tutaj, wiecie, imitację, żeby zobaczyć, czy mi się tutaj zmieści to pudełko, nie? No i wiecie, włożyłam tutaj i zostawiłam, nie? No tak, pudełko się oczywiście zmieści, no bo tutaj jest to półcelowe, to już jest prawdziwe pudełko, więc ono się tutaj spokojnie, znaczy tak bardzo spokojnie to niekoniecznie, ale no spokojnie się zmieści. No i tutaj muszę zrobić jeszcze jedno to półcalowe pudełko. No bo tutaj miałam jeszcze ją okleiłam, tą imitację. No brawo ja. Jeszcze mi trochę tego tam pokazywałam Wam papieru zostało też od tych kwiatów, więc one tutaj będą świetnie się tutaj złożą. Tylko tu muszę pamiętać, żeby było odrobinę mniej niż 3,1/4. Tutaj na długość musi być no 3,1/8. To napiszemy, że długość ma być 3,1/8, tak? Tak, 3,1/8. No bo mogłoby być
3 i 3,16, no ale już bez przesady, nie? Trudno to będzie nawet na biegownicę odmierzyć. Więc tutaj długość tego ostatniego pudełka musi być 3,1. Ono będzie troszeczkę krótsze. Nie wiem, czy Wy widzicie tam. Ono będzie tutaj troszkę krótsze, ale będzie dobrze się tutaj będzie mieściło. No okej. Okay. No i teraz tutaj mówiłam, że no moi chłopcy nie są maluszkami, więc oni jakby no nie muszą mieć tutaj, wiecie, teraz tych wszystkich wycinanek z kolekcji. Tutaj jest ten ciastek, a tutaj jeszcze przykleję może Mikołaja, czy tam jakiegoś skrzata takiego mikołajowego, żeby było wiadomo, że to 24, no to będzie takie trochę bardziej, wiecie, wypasione, nie? A reszta może zostać tak, jak jest. Tutaj przyjdą jeszcze numerki. Ja kiedyś miałam takie super tekturki od Euniki, właśnie do kalendarzy adwentowych. One były takie okrągłe i ta cyferka była w takim kółku. One były świetne, ale ja je wykorzystywałam mnóstwo razy. Ja miałam tego sporo kupionego. Mnóstwo razy tego używałam, tych cyferek, więc nie mam pojęcia, czy jeszcze je w swoich zasobach mam. Natomiast jeśli mam, to ich użyję, a jeśli nie, no to wydrukuję po prostu cyfry i przykleję na ten kalendarz, do tego kalendarza, żeby było wiadomo, które pudełko, którego dnia należy otworzyć. No już tak pięknie zawiązałam tą kokardkę, nie? No dobrze, musi być, lepiej nie będzie. Dobra, to jest pierwszy z naszych kalendarzy. Teraz przystępujemy do zbudowania bazy. Dzisiaj zbudujemy bazę. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda i że wszystko będzie dobrze. A jestem już trochę wstępnie do tego projektu, oczywiście przygotowana. No bo gdybym ja teraz miała tutaj to wszystko jeszcze, wiecie, docinać i wymyślać Amerykę od podstaw, no to obawiam się, żebym tego na czas z Wami nie skończyła. A też nie chcę, żeby ten film trwał 100 godzin. Łyczek kawki. Co nam będzie potrzebne? No oprócz kolekcji dowolnej, no najlepiej świątecznej. U mnie tym razem to będzie Craft O'Clock i Cozy Winterland. To jest kolekcja Kasi Kędzierskiej. Też oczywiście Craft O'Clock. No i tutaj mamy dodatki. O tym właśnie takim skrzacie czerwonym myślałam na to pudełko 24 tam w tym poprzednim kalendarzu. Ta kolekcja jest niebieska i ona jest zimna, taka zimowo-mroźna. No i teraz, jeśli ktoś kupił jeden zestaw tej kolekcji 30 na 30 i jeszcze pomyślał, że zrobi z niej grudniownik na przykład albo zimownik, no to mówię, że nie, bo ta kolekcja ma 6 podwójnych papierów, wszystkie są o gramaturze 250 gram. Natomiast my do naszej pracy, oczywiście, że użyłam tej kratki, więc przepraszam, była ona w moim zestawie, użyłam jej na boki po prostu, do oklejenia boków mojego kalendarza, tamtego poprzedniego. My do naszej kolekcji użyjemy aż 4 tych kart, więc no sporo. W tej kolekcji też mamy tak piękne koła i też sobie tutaj zrobimy jakąś inspirację, jak tych kół użyć. Może nawet zrobimy dwie kartki z tymi kołami, jedną z tej kolekcji czerwonej, a jedną z tej kolekcji niebieskiej. Bardzo jest to fajne, bardzo mi się to podoba, bo tego można użyć naprawdę na miliony sposobów. Można zrobić z tego kartkę, można to po prostu powycinać i poprzyklejać w albumie. Można z tego zrobić super wpis art journalowy, po prostu powycinać sobie te koła, nawet niekoniecznie wykrojnikiem, po prostu tak od ręki, nie? Pododawać te elementy świąteczne i będzie fajny świąteczny wpis. Można to wykorzystać do layoutu i na przykład przebić kształt koła prostokątami albo kwadratami, i to jest pomysł. Ale oczywiście nie mam go gdzie zapisać, więc za 5 minut zapomnę. Ale jak będę odsłuchiwać film, to jeszcze mam szansę zapisać i to jest dobry pomysł. Więc te koła są fajne i moim zdaniem użyteczne. Tutaj mamy tą taką
niebieską, no wszystkie są niebieskie, Iza, więc no nie odkryłaś Ameryki, ale to jest moja ulubiona, to jest moja ulubiona strona z tej kolekcji. Tutaj się na tej stronie jak dla mnie wszystko zgadza. Nawet powiem Wam, że nie przeszkadzają mi te kwiaty tutaj, bo ja jestem tak średnio kwiatowa, wiadomo. Łączki to nie jest to, co ja uwielbiam najbardziej w kolekcjach, chociaż coraz bardziej się do nich przekonuję i strony łączkowe nieraz ratowały album. Także nie można powiedzieć, że nie lubię stron łączkowych. Nie, to tak do końca nie jest, ale wielką fanką kwiatów nie jestem. Natomiast te kwiaty mi się bardzo podobają, bardzo. One są takie po prostu mroźne i dlatego mi się podobają. No i to drzewo tutaj z tymi śnieżynkami, padający śnieg. Tutaj jest pełno tych śnieżynek opadających. Bardzo mi się to podoba. I ja myślałam, żeby tego arkusza użyć do środka kalendarza. Czyli jak będziemy wyciągać te pudełka, to będzie nam się pojawiał ten otoż piękny obraz w środku. Z drugiej strony jest taka farba łuszcząca się, też niebieska. Ta strona też by dobrze wyglądała, ten niebieski, na boki naszego kalendarza. Wydaje mi się, że to dobrze by było. No ale już mówiłam, że chciałabym tamtego użyć do środka. Ta strona też mi się bardzo podoba. Można ją wykorzystać na bardzo wiele sposobów. Natomiast my wykorzystamy ją właśnie na oklejenie tyłu, nie tyłu, tylko boków naszego kalendarza. I jak widzicie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ja ten kalendarz okleiłam tutaj po bokach. Tu, tak? One są też oklejone w środku. Tutaj, tak? I oklejony jest kalendarz z góry i z boku. Tutaj już pokazuję. Tutaj też na tych stronach, nie? Na wszystkich tych stronach. Oprócz tej. Ale tutaj przykleję sobie kontynuację tego wzoru albo kontynuację tego wzoru. Zobaczę, który mi tam jeszcze, który mi będzie bardziej pasował. Więc ta cała strona pójdzie na wyklejenie środka kalendarza, no i boków zewnętrznych, czyli zewnątrz i wewnątrz, tak? Nie wiem, czy my się jeszcze ciągle rozumiemy, ale okej. Okay. Tutaj na tej stronie po raz pierwszy pojawia się róż. Ale to nie jest taki róż po raz pierwszy, nie kłamie, prawda? Nie. No tutaj było w tych prezentach taka odrobina tego różu, no ale nie mówmy, że to jest różowe, nie? Więc tu pojawia się odrobina takiego różu w tych spękaniach. No i przemawia do mnie bardzo odcień tego niebieskiego i granatowego na tych kwiatach. A beż, który... No ktoś by powiedział, że niekoniecznie tutaj pasuje. Ten beż jest przebity takimi jakby złotymi elementami. One może nie są do końca takie złote, ale no mnie się wydają w tym świetle złote. Więc bardzo to wygląda, bardzo to dobrze wygląda i bardzo to ze sobą rezonuje. No i oczywiście napisy. No kolekcje Craft O'Clock tworzone są dla skraperek przez skraperki. Więc te kolekcje są bardzo łatwe i przyjemne w użyciu. Tutaj mamy beżowo-niebieski sweterek. Bardzo ładna strona. Bardzo ładna strona. Bardzo mi się podoba. Ten sweter jest taki... Te nitki, ten splot jest taki, że chciałoby się dotknąć tej miękkości tego swetra. Bardzo mi się ta strona również podoba. No i tutaj to, co zwierzątka lubią najbardziej, czyli okno. Ja jestem okiennodrzwiowa, czyli ja lubię wszelkiego rodzaju okna i drzwi. I to będzie prawdopodobnie moja okładka zewnętrzna, czyli ta na klatce zewnętrznej. Dlatego, że jak odetnę tutaj te 8¼, to... No 8¼ u mnie miała okładka, tak? Ale no wiadomo, że 8¼, więc nie za bardzo poharatam te kwiaty. No trochę ich odetnę, no nie oszukujmy się, tak? Kawałek ich odetnę, ale duża część tych kwiatów po prostu zostanie. No i tło jest znowu niebieskie z różową przebitką, takie jakby liści trochę takich spękań.
tutaj taka strukturka, trochę jakby, wiecie, takiej pomazanej gesem gazy. Fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba, bardzo mediowa. W ogóle tła w Craft O'Clock ostatnio są bardzo, bardzo mediowe. Bardzo mi się to podoba, bo ja jestem mediowa, tak? No i ta strona, która przejdzie do okładki mojej wewnętrznej, czyli od wewnątrz, tak? To będzie ta strona. I tą stronę obetnę również od tej strony, tak? Czyli 8 i 1/4, czyli tak mniej więcej. I tutaj wykorzystam te piękne dzwonki. Bardzo mi się ta strona również podoba. W ogóle mało stron mi się w Craft O'Clocku nie podoba ostatnimi czasy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No i tu mamy brązy i znowu jesteśmy w mediach. Tu mamy taką brązy i szaroście. Tu mamy taką jakby metalową strukturę z odpadającą taką łuszczącą się farbą. A tutaj jeszcze jest tak więcej na tym metalu farby i po prostu bardziej widać tą farbę niż ten metal pod spodem. No to ta strona jest bardzo mediowa, bardzo. Tutaj no, do oklejenia różnych rzeczy takich, wiecie, typu HDF-ka czy nawet pudełko, no to ta strona to jest wymarzona strona. No ale my wykorzystamy tą stronę jako stronę wewnętrzną. No i teraz, jeśli się nic nie zmieni i nic mi się nie pomyli i nic się nie wydarzy, no to jest ta strona, która zostanie. Tak, u mnie została jedna strona, piękny domek z królisiem, no i z tyłu łączka. U mnie w tamtym kalendarzu łączką wyklejony jest właśnie środek tego kalendarza, no więc może się zdarzyć, że i ta łączka zamiast tej wewnętrznej mojej strony trafi do mojego kalendarza. Tak się prezentuje kolekcja. Ja będę korzystać z tej kolekcji. Zachęcam Was również. Jeśli macie kolekcję Cozy Winterland, no to zapraszam do tworzenia. No i mam miks dodatków. Nie będę ich otwierać, nie będę ich pokazywać. Tak jak mówię, moje dzieciaki to już nie są takie małe dzieci, że tam, wiecie, każde pudełko musi być ozdobione pingwinkiem czy skrzecikiem. Planuję tylko skrzata na to pudełko z 24. A jak się uda ochronić jakąś grafikę, no to na jednym z tych pudełek będzie też grafika z samej kolekcji. Oprócz kolekcji będą nam potrzebne papiery bazowe. I teraz w jakim kolorze chcecie zrobić to pudełko, ten kalendarz, to jest tylko i wyłącznie Wasza sprawa. Ja proponuję bazę białą i taką bazę będę ja wykorzystywać. Natomiast jeśli będziecie tworzyć z tej niebieskiej kolekcji, no to ta niebieska kolekcja pasuje i do kraftu, i do czarnego, no do białego oczywiście też, tak? Ale ona pasuje no, do każdego odcienia papieru. A jeśli macie papiery A4, przynajmniej A4, w kolorach na przykład granatowym albo takim jasno-niebieskim to nie polecam, ale w takim granacie albo w takim granacie, no to te papiery z granatową bazą będą wyglądały cudownie. Ja odkryłam teraz niedawno hurtownię, w której są kolorowe papiery takie duże, 2x A3 i zamierzam się też w nie zaopatrzyć. Tak, żeby w nowym roku moje tutoriale kartkowe były też na takich bazach kolorowych. Ok, potrzebujemy kartkę A4 i to będzie nasza baza, na której będziemy budować kalendarz. Potrzebujemy kartki A3, z tym, że jeśli ktoś nie ma kartki A3, to nie ryczy, tylko bierze dwie dodatkowe kartki A4. I teraz pierwsza część kartki A4 to będzie przykrywka dla naszego kalendarza, a z drugiej kartki A4 odetniecie pasek jednocalowy. Zbigujecie pasek jednocalowy, później 1,8 cala
i pół cala na przykład, albo jeden cal, zależy jak bardzo chcecie przyczepić to do tej kartki, drugiej, do tej bazy, czyli tutaj odetniecie, zbigujecie najpierw łącznik, potem grzbiet, a potem jeszcze kawałek łącznika, żeby do tej drugiej kartki A4 móc przymocować. Ja chciałam tylko ostrzec na początku tych tutoriali, że jeśli ktoś umie robić pudełka i lubi swój sposób robienia pudełek, to niech się go trzyma. I jak dojdziemy do momentu, w którym ja będę robić pudełka do tego kalendarza, to Wy sobie grzecznie macie pozwolenie przesunięcia tego tutorialu dalej. Jestem beznadziejna w robieniu pudełek, ale no mam nadzieję, że mi się to uda. Potrzebujemy też po dwa, nie będę gołosłowna, po dwa, potrzebujemy po dwa kawałki papieru, który będzie miał wymiary. Ten mniejszy na początek. To jest 8¼, co daje nam 27 mm. To jest moim zdaniem to jest ta góra od A4. Tak? Tak. Czyli to jest krótszy bok A4. I takich krótszych boków A4 będziemy potrzebować dwa. Czyli i taki pasek w środku nam powinien nieużyteczny zostać. I teraz tą krótszą kartkę będziemy bigować. I będziemy ją bigować w następujący sposób. A krótszy bok ma 4¼. I te 4¼ to wynika z tego, jak ja zbigowałam. U Was może być więcej albo mniej. Bo ja zbigowałam tak. Pół cala. Cal, czyli 1,5 cala. Kolejny cal, czyli 2,5 cala. Kolejny cal, czyli 3,5 cala. I na kolejnym 4,5 cala odcięłam. Natomiast jeśli Wy chcecie, żeby wasze boki kalendarza, jego wysokość i szerokość była większa jak cal. Przepraszam, ziewanie mi wzięło. Była większa jak cal, no to Wam ten papier wyjdzie większy, tak? Jeśli zrobicie wysokość i szerokość tego pudełka na 1,5 cala, no to dołożycie 1, 2, 3, 4, 2 cale do tego, więc Wasz papier będzie miał 1, 2, 6,5 cala, tak? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. U mnie wysokość pudełka i jego głębokość jest 1 cal. To 0,5 cala tworzy zamknięcie jakby tej rurki, tak? Bo to nie jest pudełko, tylko rurka. Czyli jesteśmy tu i budujemy tą część, tak? Tą część. Czyli u mnie szerokość, wysokość i głębokość kalendarza wynosi 1 cal. Dlatego zbigowałam 4 razy po 1 calu. Teraz odwracamy tą kartkę tak, żeby nasz półcalowy łącznik był tutaj na dole i bigujemy 1 cal do trzeciego bigowania. Czyli tu mam pierwsze bigowanie, drugie bigowanie i trzecie bigowanie. Mam nadzieję, że jasne. I z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. 8¼, więc 7¼ to jest mój kolejny cal, na którym biguję papier do trzeciego bigowania. I tak robię z jedną i drugą tą węższą kartką. No i teraz zrobiło mi się tutaj coś takiego. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Chociaż ja sama tego w telefonie nie widzę. Mam nadzieję, że Wy to będziecie widzieć dobrze. Tutaj mam to bigowanie do trzeciego bigowania. Tak? Tutaj już tego bigowania nie mam. I teraz biorę do ręki nożyczki. Odwracam kartkę tak, żeby teraz te półcalowe bigowanie, czyli łącznik, był u góry. I robię rzecz następującą. Wycinam dwa kwadraty razem z bigowaniem. Po obu stronach. Proszę Was, żebyście to zrobili równo i naprawdę się do tego przyłożyli,
ponieważ później może się okazać, że po złożeniu kalendarza boki będą krzywe. To jest ten moment, kiedy należy poświęcić troszkę uwagi i wyciąć to naprawdę dobrze. Tak, wycinam sobie tutaj te bigowania i mam coś takiego. A teraz, jeśli ktoś nie czuje się pewnie, to bierze do ręki linijkę i ołówek. Najlepiej ołówek dobrze zatemperowany. Zrobię to na tym kalendarzu, żeby tak nie zabielać za bardzo wszystkiego, tak? I zaznacza sobie ołówkiem przekątną między tym rogiem, a tym końcem bigowania. Czyli tutaj zaznaczam sobie tutaj kreseczkę. Tak? Tak to wygląda. I po tej kreseczce odcinam ten zewnętrzny trójkąt. I mam teraz coś takiego. No i to samo oczywiście robię z drugiej strony. Ja już nie będę rysować tej kreski, tylko sobie to po prostu obetnę. No i to jest ten moment, kiedy to musi być zrobione naprawdę równo. Tak? Naprawdę równo. Bo po złożeniu to się oczywiście złoży. Nawet jak będzie krzywo, to się złoży. Natomiast jak będziemy potem wsuwać te drugie rurki, te długie rurki, no to wtedy wyjdzie nam krzywo, nie będziemy mogły tego dobrze spasować. Więc to jest jedna część, tak? Czyli teraz mamy drugą tą część i postępujemy dokładnie tak samo. Pierwsze bigowanie to jest pół cala. Czekajcie, to muszę dobrze to ułożyć. Pierwsze bigowanie pół cala, drugie bigowanie 1,5 cala, trzecie bigowanie 2,5 cala i czwarte bigowanie 3,1 druga, czyli 3,5, a na 4,5 odcinamy papier. Obracamy papier łącznikiem do dołu, czyli to bigowanie na 1,5, na pół, przepraszam, cala jest tutaj na dole. Jeśli chcecie, żeby wasz łącznik miał 1 cal, to nie stoi nic na przeszkodzie. Ja sobie tak zrobiłam, żeby mi było łatwiej to spasować potem. Pierwsze bigowanie do trzeciej linii to jest 1 cal i drugie bigowanie 7,1/4 też do trzeciej linii poziomego bigowania, czyli poprzedniego bigowania, tak? No i robimy dokładnie taki sam myk, jak zrobiłyśmy przed chwilą. Dwa pierwsze kwadraty wycinamy. A tutaj od rogu do rogu odcinamy ten trójkąt. I mamy coś takiego. I to samo robimy z drugiej strony. Dwa pierwsze kwadraty wycinamy. A tutaj ścinamy ten zewnętrzny trójkąt. I mamy coś takiego. To jest oczywiście baza, którą nam stworzy Shadowbox, tak? Shadowboxy kwadratowe możemy kupić w Goldboxie albo w rzeczy z papieru. No i ja oczywiście te kwadratowe bazy mam i na ich podstawie nauczyłam się, jak ma wyglądać rand tego shadowboxu. I teraz jestem w stanie zrobić shadowbox w każdym wymiarze, absolutnie w każdym. To są nasze krótsze boki, te trudniejsze. Teraz mamy dwa identyczne boki po długości A4, już Wam pokazuję. Te były po szerokości, tak? Po szerokości, a te są po długości A4. Tylko że one nam chyba nie wyjdą. Tak. Tamte wyszły dwa z jednego arkusza.
No a tutaj niestety musimy wziąć dwa osobne arkusze. Czyli mój wymiar ma 4 1/2, czyli dokładnie ma taką samą wysokość boczna ścianka, jak miała górna i dolna. Natomiast jeśli chodzi o długość, no to długość to jest 11 3/4 cala. No i to jest długość kartki A4, czyli tam 29,5 na 11,5. No i teraz bigujemy. Bigujemy wzdłuż tego długiego boku, tak? Wzdłuż długiego boku. Bigujemy 0,5 cala, 1,5, 2,5 do samego końca, 3,5 i 4,5 to jest odcięcie. I w ten sam sposób bigujemy dwa takie kawałki. Czyli jeszcze raz, odcinamy po długości kartki A4 papier o szerokości 4 1/2, jeśli chcecie, żeby Wasz kalendarz miał wysokość i głębokość 1 cala. Jeśli nie, no to niczego nie odcinacie, tylko przykładacie po prostu kartkę A4 i robicie swoje własne bigowania, tak? Moja propozycja jest, by kalendarz był wysoki i głęboki na cal. Dlatego biguję 0,5 cala, 1,5 cala, 2,5 cala, 3,5 cala i 4,5 cala to jest odcięcie papieru. No i teraz odłożę na chwilę bigownicę, bo ja nie lubię składać papieru na bigownicy, bo tworzą się tam takie ząbki na papierze, takie nieładne zagięcia i mi się to nie podoba. Więc teraz biguję wszystkie moje linie, znaczy zakładam i dociskam wszystkie linie bigowania. No to jest praca dość taka żmudna, ale no trzeba to docisnąć, żeby ta rura, bo to nie jest pudełko, bo to się nie zamyka, żeby ta rurka miała taki fajny kształt i żeby fajnie to wyglądało, tak? No i mam pierwszą, ona się będzie tak składać, no i to będzie taka tuba, tak? To jest moja pierwsza i to jest bok oczywiście dłuższy. Teraz składam drugi bok dłuższy. Mam nadzieję, że mi się tu wszystko uda. W tamtym kalendarzu baza udała mi się za pierwszym razem. W ogóle byłam w szoku. Więc potem skleiłam sobie jeden dłuższy bok, jeden krótszy bok i na tej podstawie zrobiłam, wiecie, przygotowałam następnego kalendarza wymiary i bigowania i wszystko, nie? No tylko zamiast 3/4 zrobiłam na 1 cal, ale nie żałuję, naprawdę nie żałuję. Dobrze to wygląda, uważam, i ten wymiar jest naprawdę dobry, bo jakbyśmy zrobili tutaj wymiar głębokość na 3/4, no to jest o tyle mniej, to te pudełka wszystkie musiałyby być też nie większe jak, nie wyższe jak 3/4, tak? No to już by było skomplikowane w obliczeniach i w odmierzaniu. Mam dwa boki dłuższe. Teraz zajmiemy się składaniem boków krótszych. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Je się składa dokładnie tak samo, jak te dłuższe. Tak? Dokładnie na tym samym rzecz polega. Tylko różnica polega na tym, że te ścięcia utworzą nam takie miejsce, gdzie będziemy mogły wsunąć tamten wyższy bok. Nie potrzeba już tutaj, wiecie, żadnych łączników ani niczego. Po prostu tutaj sobie zamykamy to pudełko. Tak, w ten sposób. To jest nasza góra. Teraz sobie złóżmy dół. Jak widzicie, tutaj nie ma naprawdę żadnej
nadludzkiej filozofii. To nie jest fizyka kwantowa, a ja ze swoim brakiem widzenia przestrzennego byłam w stanie to rozgryźć i byłam w stanie to zrobić. To i każdy, kto ma chociażby minimalne widzenie przestrzenne, to zrobi. No i teraz mam dwa takie pudełeczka, dwie takie rurki. I tutaj jest ten trójkąt, tak? I tutaj jest ten trójkąt. I teraz tutaj w te miejsca włożymy nasze boki. No i teraz będzie, że tak powiem, chwila prawdy. Znaczy jeszcze nie, bo jak to jest niesklejone, to raczej można tak poskładać, że się wydaje, że jest równo, nie? Bo jest niesklejone. Natomiast jak już będzie sklejone, a coś ucięłyśmy źle albo krzywo, znaczy źle to się nie da, ale krzywo, nie? O, i tutaj wejdzie ta, do tych trójkątów wejdzie ta druga część. I tak to będzie wyglądało. I tak to wkleimy na kartkę A4. Wygląda na to, że jest równo. O, losie. No, wygląda na to, że jest równo. No dobra, no to możemy sklejać, tak? Tutaj mamy ten nasz łącznik. Ja to sobie tak ułożę, żeby póki co nie posmarować kleju tutaj na te zewnętrzne części. Tak to sobie na razie ułożę. I dokleję. To trzeba, wiecie, docisnąć, rozsmarować, dać temu chwilkę, żeby to się dobrze przykleiło, no bo to jest baza. I wracam za chwilę, jak już będę miała posklejane. Sklejone góra i dół naszego kalendarza. No a teraz trzeba skleić te części dłuższe. No i te części dłuższe, ja już tutaj nie odcinamy rogów, tak? Nie odcinamy rogów, one muszą być jak najbardziej stabilne, czyli to tutaj to u góry tutaj to ścięcie jest takie proste i płaskie jak normalnie w papierze. Nie odcinamy tych różków, to i tak pójdzie pod spód. Więc nie ma co tutaj się, wiecie, nie ma co tutaj fiziować z tymi rogami, bo to jest zupełnie niepotrzebne, a wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że niewskazane, ponieważ osłabi papier. Bo w tym miejscu tego papieru, jak zetniemy te rogi, no to w miejscu tego ścięcia będzie oczywiście tego papieru mniej po prostu. Strasznie mi pociekł klej. Jeszcze tutaj wycieka. Będzie tego papieru po prostu mniej, dlatego ja nie odcinam tych rogów. Dobrze, tutaj doklejam wszędzie, rozprowadzam ten klej. Wiecie, to ta kartka A4, ten papier A4 to jest 250 gram. I teraz można w tym momencie, a można w momencie, kiedy już będzie wszystko sklejone, okleić te trzy brzegi. Wewnętrzny, górny i zewnętrzny. To tutaj, gdzie mamy klejenie, to jest nasz spód i on wejdzie nam na tą naszą kartkę. No i teraz jak to poskładać? Ja to składam w bardzo prosty sposób. Smaruję sobie połowę, mniej więcej połowę. Klej wycieknie, tak? Klej wycieknie, także nie musicie się przejmować, on na pewno wycieknie. Smaruję klejem tutaj połowę tego papieru, tutaj tą dolną część i tu u góry ten trójkąt. Mam nadzieję, że to na jakiś sposób widać. I nakładam pierwszy element. No i ten pierwszy element wchodzi jak w masło. Trzeba go przytrzymać od góry najpierw, a potem delikatnie podnieść i zobaczyć, czy na dole też dochodzi. Widzicie, tu trzeba docisnąć, tak? Żeby wszędzie ładnie ten papier się spasował i żeby wszędzie ładnie doszedł.
do końców. Jakkolwiek to zabrzmiało, no to musi dojść do samego końca. No i teraz druga strona, robię dokładnie tak samo. Najpierw smaruję sobie tutaj tą prostokątną wypustkę. Tutaj w środku ten trójkąt, tak? Jak mi się tam klej wleje do środka, to ja się w ogóle nie przejmuję, bo to nawet lepiej. No i tutaj tak powiedzmy trochę po skosie od góry, tak? No i znowu tutaj patrzę, żeby mi naszło. Dociskam do końca. Należąco. Jak gdzieś papier wycieknie, to trzeba wytrzeć. To będzie wszystko oklejone, więc tutaj, wiecie, nie ma strachu, że tutaj coś będzie widać, że gdzieś klei, czy coś tam. Nie. I teraz delikatnie podnoszę i patrzę, czy mi tutaj z tyłu też wszędzie wszystko podochodziło. Bo w tym moim poprzednim albumie, tym kalendarzu, z jednej strony z tyłu papier nie doszedł do końca. I potem trochę musiałam walczyć. Przytrzymuję. Mniej więcej staram się trzymać pion, tak? Czyli o, idealnie moim zdaniem jest pionowo. Tutaj jest ta czarna kreska, która mi wyznacza poziom. No i tutaj sobie patrzę, tu idzie po tej kresce, tu idzie po tej. No, powiem Wam, że jest bardziej równo niż w tym moim pierwszym. Tu jeszcze sobie przytrzymam chwilę. Wiecie, tutaj na tych rogach to tutaj ten papier nie za bardzo ma się czego trzymać, bo tam w środku nie ma tego zamknięcia, więc ta część się wygina. Więc tutaj trzeba tak delikatnie, ale stanowczo, tak? To mamy górę, no i teraz dokładnie tak samo robimy na dole, z tym, że na dole robimy obie części naraz. Czyli obie strony smaruję klejem od razu. I tutaj też smaruję te trójkąciki na dole. Przesunę to troszkę wyżej, żebyście lepiej widzieli. I nakładam najpierw jedną część, a potem szybciutko. No szybciutko to bym nie przesadzała, ale dopycham. Ustawiam równo. I tak oto mam złożoną bazę. Jak widzicie, naprawdę nic trudnego. Tak? Naprawdę nic trudnego. Trochę na początku problemu sprawia podocinanie tych krótszych boków. Potem trzeba wiedzieć, do którego z tych bigowań dojechać. Od którego ściąć, ale to nie jest, jak ja to mówię, to nie jest fizyka kwantowa. Ja jeszcze cały czas tym ruszam sobie, to w tą stronę, no to w tą stronę, żeby to wszystko ładnie podomykać. Ok. Teraz już jest dobrze. I teraz możemy jeszcze raz sprawdzić, czy mamy pion i poziom. Ja mam. Tutaj mi ta kreska wyznacza. Tutaj idę sobie po tej kresce od 10,5 do końca. No tutaj mam na dole matę, wy pewnie tego nie widzicie. No i tutaj ta kreska mi wyznacza pion. Więc no u mnie się udało. Następną rzeczą, którą trzeba zrobić, no to trzeba wkleić tą naszą, te nasze rusztowanie, powiedzmy, na kartkę A4. No i teraz pokażę Wam, że to rusztowanie jest odrobinę większe. Tak, odrobineczkę jest, a nie, nie jest. Jakoś tak mi się wydawało, że jest odrobinkę większe, ale nie jest. Ładnie nam się spasowało rusztowanie, tak to nazwijmy roboczo, czyli ten nasz element od Shadow Boxa. No i teraz jak podkleimy, to mamy podłogę. No i teraz to zależy też od nas, czy chcemy teraz wykleić środek papierem skrapowym, czy chcemy to zostawić na koniec. Ja chciałabym to zrobić teraz, tak? Czyli to na razie odkładam, ale nim odłożę, to jeszcze sobie zmierzę. 8 i, nie, 6 i
No 6 i prawie 1 czwarta, tak? No tu mam tak, 6 i prawie 1 czwarta, dokładnie 6 i 3 ósme. I tutaj mam też 6 i 3 ósme. No i na środku 6 i 3 ósme. Ale ja bym chciała, żeby ten papier trochę wystawał, tak? Przynajmniej po pół cala z każdej strony. Czyli ja sobie dotknę ten papier 7 cali szerokości. I tutaj wnętrze mojego shadowboxa jest 9 i 5 ósmych, tak? 9 i 5 ósmych, więc też po pół cala sobie dotknę więcej, czyli to będzie 10,5, czyli to jest 10,5 na 7. I taki papier muszę sobie dociąć. Czyli potrzebuję trymer. No i potrzebuję kolekcję. I ten domek do środka. Ja najpierw sobie obetnę wzdłuż. Ojej, przepraszam, ruszyłam telefonem. Czyli ja potrzebuję 7. Ale jeszcze mogę się upewnić, że na pewno 7. Ale wydaje mi się, że 7. Bo 6 i prawie 1 czwarta, tak? Czyli po pół cala, jak zrobię więcej, no to, no nie, 7 i 1 czwarta. 7 i 1 czwarta. Czyli sobie przykładam papier. 7 i 1 czwarta. Teraz mogę ściąć ten pasek, chociaż nie muszę wcale go ścinać, bo go przecież nie będzie widać, prawda? Więc nie muszę go ścinać. I to było 10,5, tak? Tak, 10,5. To zaoszczędziłam sobie taki niebieski paseczek z tym drzewem zaoszczędziłam, ale on się niestety tutaj nie zmieści, ale on się nam przyda do oklejania pudełek, więc proszę Was, niczego nie wyrzucajcie, tak? Niczego nie wyrzucamy, dopóki nie skończymy całego projektu. No i teraz mogę sobie ten papier tutaj, prawdaż, przykleić mniej więcej na środku, że jak przyłożę tutaj ten mój shadow box, no to będę miała taki obrazek. No pięknie, ale słodycz. Chyba ładniejszy niż ten czerwony. Ależ cudnie. Tu mi się udało mieć tak tą grafikę na środku, a tamta grafika była taka z boku w tym czerwonym papierze. Prawie na środku, a tam tak bardziej z boku była, więc... Macham tym papierem. W górę, idziemy w górę, mistrzu. O. Okej. Tutaj na dole mam trochę więcej miejsca niż u góry, ale to mi. Teraz tylko, czy to mi przysłoni, aby na pewno, bo tego w górę krzyczałam. No właśnie. Czy ja to jeszcze odkleję? Nie ma co tak szaleć z tym w górę. Bo jednak ten pasek jest, prawda? Więc, a mamy po jednym calu do przykrycia, więc no trzeba tak wycyrklować, żeby jednak ten jeden cal nam został, tak? Nie więcej niż jeden cal, bo
stracimy pracę. Ok, teraz to jest dużo niżej. Ten pasek z tym, wiecie, ten pasek reklamowy Craft O'Clock jest dużo niżej. Mogę sobie kością ładnie zrobić. Nie mam tych gładzików, mam kość. Znaczy mam jeden taki niebieski od Kasi Kędzierskiej, ale gdzieś mi... Znaczy nie wiem, czy nawet mi się zapodział, po prostu go nie mam, nie mam w tym pokoju. Ale te kości szerokie do składania bigowań i do wygładzania, one sobie bardzo dobrze radzą. Więc nie czuję potrzeby posiadania jeszcze czegoś innego. Tak jak się wszyscy ze mnie śmieją, a ja najgłośniej, że nie czuję potrzeby posiadania małej maszynki do wykrojników, bo mam dużą. Więc nie ma potrzeby, żebym miała jeszcze małą. I ta duża sobie u mnie bardzo wyśmienicie pięknie radzi. No dobra, no i teraz chwila prawdy. Czyli przyklejamy. Ja to odwracam sobie troszkę bokiem do siebie zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy nagrywam, ale w ogóle kiedy przyklejam takie trochę większe powierzchnie. Bo ja sobie wtedy jakby bardzo dokładnie widzę trzy boki. A jak już widać trzy boki, to już jest naprawdę bardzo duże pole widzenia. Widzę wtedy, jak ułożę bokiem, to widzę ten bok i ten bok. Więc no, nie ma prawa być krzywo. Nie ma prawa. Co nie znaczy, że u mnie nie jest krzywo. Czasem jest. Częściej jak radzi. Ale krzywo jest przeważnie wtedy, kiedy zapomnę się o tym, zapomnę się, nie przełożę tego bokiem do siebie, nawet jak nie nagrywam. I po prostu robię to z góry. Nie? Jak się nachylę nad pracą i coś przyklejam, no to już jest bankowo krzywo. A jak sobie tak ładnie właśnie odwrócę, to jest prosto. Tu patrzę, że tu mi się jednak to dziadostwo troszeczkę przesunęło. I tutaj muszę pamiętać o tym, żeby za mocno nie dociskać. Tu, w tym miejscu mam szparę. Widzicie, tu mi się trochę przesunęło. Chociaż dociskałam, to mimo wszystko mam szparę. Ale mówię, no ja mam papier 250, nie mam innego, więc muszę żyć z tym, co mam. Tak, więc jak na moje potrzeby i na potrzeby tej pracy, ta 250 uważam jest wystarczająca i jest wystarczająca dla mnie i mi się z nią dobrze pracuje. Tak, ja nie muszę walczyć z tym papierem, wszystko jest gitarka. Dobrze, no to teraz robimy, proszę Państwa, zamknięcie tej naszej bazy. Czyli potrzebujemy tak. Potrzebujemy cal na wklejenie pod bazę. Tak, ta część wejdzie tutaj na spód. Tak, to jest ta część. Potem cal ma nasz bok. Czyli ja robię kolejne bigowanie nie na dwa cale, tylko na 2 1/8. I to pozwoli mi na to, że to jest o 1/8 większe, czyli ta okładka będzie swobodnie się zamykać i otwierać i nie będzie z nią najmniejszego problemu. Oczywiście, że nie widzicie prawie niczego, nie? Bo ja mam za daleko wysuniętą bigownicę. Czyli pierwsze bigowanie na cal, drugie bigowanie 2 1/8, ten cal wchodzi pod nasz rant, pod naszą bazę, nie pod rant, tylko pod bazę, a to jest nasz bok. Teraz musimy odmierzyć, ile potrzebujemy na nasze zamknięcie. No i teraz są dwie szkoły, oczywiście. Są osoby, które lubią,
jak im tutaj trochę to zamknięcie odstaje, tak? Tam, nie wiem, milimetr czy dwa. Ja tak nie lubię. W związku z tym ja mierzę sobie, ile ma moja baza. Ma dokładnie 8,3. Wsadzę może trochę głowę, przepraszam. Od krawędzi do krawędzi ma 8,3. Tak widać to tutaj. Tu jest 8,3, a tu jestem na 0. 8,3. Czyli ja sobie przekładam teraz to moje drugie wigowanie, żeby było, wiecie, żebym nie musiała 1/8 liczyć, tak? Przekładam sobie do 1 cala. No i 8 cali to jest o 8 cali, jak się odsunę, to będę na 9 calach i 3 3/8. No i teraz, że tak powiem, chwila prawdy. Osiem i trzy ósme i jest bardzo elegancko. Bardzo się to podoba dla mnie. Czyli te 8,3 mogę sobie po prostu odciąć. Oczywiście tego, co mi zostanie z białej bazy, to z czym teraz pracuję i co odcinam, to tej reszty nie wyrzucamy, tak? Bo z tego będziemy robić pudełka do nie albumu, tylko do kalendarza. No więc tego nie wyrzucamy. Czy ja potrzebuję jeszcze wigownicę? Nie, nie potrzebuję. Składam wigowania. I to jest moja pokrywka. I to jest moja pokrywka. I ona u mnie, ta pokrywka, a nie. Myślałam, że wystaje, ale nie wystaje. Nie wystaje. Czy wystaje? Nie wystaje. Tutaj trzeba dosunąć mocniej i nie będzie wystawać. No dobrze, no to ja to sobie wkleję od razu. I teraz w tym momencie trzeba się zastanowić, czym, w jaki sposób będziemy chcieli, żeby ta baza się zamykała. Ja mój poprzedni kalendarz mam zamknięty na wstążkę, ale ten chciałabym zamknąć na magnesy. Więc o tych magnesach muszę pomyśleć już teraz. Znowu przesuwam to sobie odrobinę bokiem, tak żebym widziała wszystkie trzy boki. Odsuwam się odrobinkę od wigowania, jakiś milimetr i teraz, ajajaj, i teraz delikatnie, ale dość stanowczo przyklejam. Zamykam. I teraz tu mogę należąco mogę to teraz ładniutko docisnąć. Bardzo delikatnie, no bo jak widzicie, to się jeszcze ciągle rusza i zapada. No bo jeszcze klej też nie wysechł do końca. Ja robiłam tą moją bazę. Nie, jednak muszę to obciąć. Obciąć, bo mnie to denerwuje. Ja sobie tutaj czmychnę tak o niecałą 1/8. Chociaż biguję i używam trymera na tym samym narzędziu, ale odmierzyłam odległość linijką i widocznie mam różnicę między linijką a trymerem, no bo trochę mi tego zostało. Teraz od trymera zostają takie czasami ostre te brzegi, takie trochę załamane, więc ja to sobie ładnie dogładzam.
O, i teraz jest gładka strona, ładna. I mam okładkę. Czyli nasza baza, baza naszego pięknego kalendarza adwentowego jest skończona. No, skończona pod warunkiem, że teraz jeszcze ją elegancko okleimy, tak? Udekorujemy, ale sama baza jest skończona. No i teraz ja muszę sobie tutaj zaznaczyć, że ja chcę tutaj przykleić magnes, no to oczywiście z drugiej strony też chcę przykleić magnes. I o ile magnesy mam przy sobie, o tyle nie mam taśmy. I ja mam takie małe magnesy 0,7, więc ja je sobie chyba dam tutaj dwa. Bo nie jestem pewna, czy jeden mi tutaj utrzyma. Ale myślę, że jak będzie po dwa, to będzie naprawdę fajnie to będzie fajnie to wyglądać. No dobrze, no to jak mówi Olga Bielska, teraz uwaga, praca domowa. Praca domowa będzie polegać na tym, że każdy oklei sobie tą bazę, a jeszcze może jedną rzecz Wam pokażę. Tak, pokażę Wam jeszcze to pudełko moją metodą, bo może pokusicie się też o policzenie sobie, jak mają te Wasze pudełka tutaj wyglądać w środku i część tych pudełek możecie już mieć na następny czas, na następny raz zrobiony. Ja przypuszczam, że może nie wszystkie będę miała zrobione na następne spotkanie, ale na pewno część z nich będę miała gotowych, no i będę miała oklejoną tą bazę. Czyli okleić trzeba, powtarzam, u góry, tu u góry i u dołu trzeba okleić tą wierzchnią część wewnętrzną i zewnętrzną. Tak samo z tej strony i z tej strony. Natomiast z tej strony można okleić tylko górę i bok wewnętrzny, jeśli będziecie chcieli, żeby ta okładka była tutaj przyklejona i żeby ona się otwierała tylko do tego momentu. Tak jak ja mam w tym poprzednim kalendarzu. Tak? U mnie się to otwiera tylko do tego momentu. Tutaj jest to wklejone. Natomiast jeśli chcecie, żeby on się otwierał zupełnie na płasko, tak jak teraz, no to musicie okleić jeszcze ten bok i ten bok. Tak? Najlepiej tym samym papierem. I jeśli macie kolekcję 12x12, no to wystarczy Wam jedna strona. I już tłumaczę jak. To muszę znaleźć ten piękny papier. To nie był ten, to nie był ten, to jest okładka, to był ten. Ja chcę ten z tymi nutkami. No i teraz tak, proponuję ciąć tylko w jednym kierunku, to po pierwsze, czyli tylko tak. Później ten obcięty pasek będziecie sobie dopasowywać tutaj. No to może zróbmy te dwa pierwsze razem. Czyli szerokość mojego paska i wysokość mojego paska jest 1 cal. Więc ja będę cięła szerokość tego paska do oklejenia trochę więcej jak 7 ósmych. Czyli tu jest 1 cal, a tu jest 7 ósmych. I ja przyłożę ten papier dokładnie pomiędzy. I wtedy będę miała bardzo maleńką ramkę. Zaraz Wam to... Cukierek albo psikus, właśnie przyszłe dzieciaki. Muszę przerwać.